Dotychczasowy szef polickiej policji Andrzej Zakrzewski został oddelegowany do Świnoujścia. Od lutego funkcję nowego komendanta sprawuje młodszy inspektor Mariusz Bajor. Do tej pory nowy komendant Mariusz Bajor pełnił funkcję pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji w Gryfinie. Wcześniej był także naczelnikiem Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Wojewódzkiej oraz pierwszym zastępcą komendanta miejskiego w Szczecinie. Mieszkam w Szczecinie. Policji służę od 93 roku i jest to moja pasja. Komendant będzie się starał uzupełnić wakaty w policyjnej komendzie. Poprzedniemu komendantowi w ciągu 10 lat służby udało się zwiększyć liczbę policjantów ze 120 do 132. Jednak etatów jest ciągle za mało. Nie będzie pogorszenia stanu bezpieczeństwa, o tym mogę zapewnić. Z dotychczasowych moich doświadczeń, które bo przecież funkcjonowałem w policji w jednostce ościennej. Widziałem, że policje są dobrą komendą, dobrze zarządzaną. Moje pierwsze dni tutaj w jednostce też to potwierdzają. Także na ten moment żadnych rewolucyjnych zmian nie wprowadzam, tym bardziej zwolnień. Jednym z pomysłów nowego komendanta jest organizacja debaty publicznej z udziałem chętnych mieszkańców i instytucji. Temat tej debaty będzie z góry określony. Najpierw robimy takie rozeznanie, czym ludzie są zainteresowani, jakimi właśnie problemami, zagadnieniami i w tym kontekście właśnie ta debata będzie organizowana. Debaty mają być organizowane raz w miesiącu w różnych miejscach powiatu. Pierwsza odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.